powitać naszych szczególnych gości w tym dniu 3 lipca 2017 roku w Lublinerze. Teraz oddam głos panu prezydentowi Pomorskiemu. On rozpocznie oficjalnie nasz zjazd. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich, przede wszystkim bardzo serdecznie w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Żuka wszystkich Lublinerów. Chciałem podkreślić i zaznaczyć, jak ważne jest to wydarzenie w naszym mieście w kontekście jubileuszu 700-lecia. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za to, że zdecydowaliście się przyjechać. Wiem, że przyjechaliście nierzadko z bardzo daleka, że chcieliście uczestniczyć w tym zjeździe i przede wszystkim po wielu, wielu latach obejrzeć nasze wspaniałe miasto. Przy okazji jubileuszu 700-lecia pan prezydent przy tego typu okazjach decyduje się na wyróżnienie takich właśnie osób i chciałem sobie pozwolić w imieniu pana prezydenta, aby te osoby, które za chwilę wyczytamy, uhonorować medalem 700-lecia miasta. Poproszę dyrektora Wiktorsiewicza do mnie, żeby mi towarzyszył w tej uroczystości. Tomasz Pietrasiewicz will join me awarding Pan Becker i Jaron Karol. Jaron Karol. Jaron Karol Becker. Thank you.
biskupie, panie prezydencie, drogie panie, szanowni panowie. W imieniu władz samorządowych województwa lubelskiego, w imieniu marszałka Sławomira Sosnowskiego chciałem państwa bardzo gorąco, serdecznie, ciepło przywitać na gościnnej ziemi lubelskiej. Nasz region, województwo lubelskie był regionem, gdzie przez wiele wieków współżyły i współpracowały ze sobą bardzo różne kultury. Chociaż wiem, że część z państwa nie wyjechała z naszego regionu przez Polski na własne życzenie, to bardzo się cieszę, że dzisiaj państwo, nie tylko dzisiaj, jesteście z Lublinem, jesteście z województwa lubelskim, jesteście z Polską. I na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować pomysłodawcom. Te podziękowania składam na ręce pana Tomasza za to, że tak pięknie pokazuje inne kultury. Kultury, które stanowią dla nas pewne bogactwo i źródło rozwoju. Za to, że przyjął na siebie ciężar, byśmy się dzisiaj razem wszyscy spotkali. So, thank you very much. Proszę państwa, ja chciałbym w tej chwili do państwa się zwrócić bardzo osobiście. 25 lat temu wszedłem na drogę, która doprowadziła mnie do tego dzisiejszego spotkania. Dokładnie we wrześniu 1992 roku grupa przyjaciół, która nazywała się Tenement, weszła do zrujnowanej Bramy Grodzkiej. Do dzisiejszego dnia ze mną jest mój wielki przyjaciel Witek Dąbrowski. Był jedną z tych osób, które wtedy właśnie weszły do Bramy Grodzkiej. 25 lat temu. Wtedy mieliśmy wielkie marzenie stworzenia teatru w Bramie Grodzkiej, bycia artystami. Nic nie wiedzieliśmy, że przed wojną Brama Grodzka nazywała się Bramą Żydowską. Nic nie wiedzieliśmy o tym, że w przedwojennym 120-tysięcznym mieście żyło ponad 40 tysięcy Żydów. Nic nie wiedzieliśmy, że te puste place obok Bramy Grodzkiej to było miejsce, gdzie przed wojną żyło miasto żydowskie. To wtedy musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zachować się wobec tej sytuacji, wobec tego, że ja, dorosły człowiek, który żyje w tym mieście, nic nie wie o historii tego miasta, nic nie wie o Żydach, którzy tu mieszkają. Czym ma być ta instytucja kultury, którą chcieliśmy tworzyć? Jak ona ma się zachować wobec tej niepamięci, której dotknęliśmy wtedy? Wtedy to marzenie o teatrze zamieniło się w marzenie o stworzeniu miejsca, które będzie opowiadało o historii lubelskich Żydów. To wtedy weszliśmy na tą drogę, która doprowadziła nas do tego spotkania dzisiaj. Przez lata Brama Grodzka zamieniła się w rodzaj Arki Pamięci, Archiwum Miasta Żydowskiego, czy też Kapsułę Czasu. Zebraliśmy tysiące godzin nagrań, tysiące fotografii, setki dokumentów, przedmiotów. To wszystko jest we wnętrzu Bramy Grodzkiej. Z jednej strony opowiadaliśmy o życiu, odsuwając od siebie opowieść o zagładzie. Nie potrafiłem wtedy opowiadać o zagładzie. Ale ten cień zagłady ciągle towarzyszył. Przełomowym momentem było spotkanie się z historią Henia Żytomirskiego. Dostaliśmy od Nety Żytomirskiej, jego krewnej, od Nety, która dostała medal 700 lat miasta Lublina, album opowiadający o życiu Henia. Ta historia z Heniem tak mocno mnie jakby dotknęła, że czułem, że zaczyna się moment, w którym też musimy opowiadać o zagładzie. Po jakimś czasie zrozumiałem, że w zagładzie Żydów nie chodziło tylko o zabicie Żydów, o fizyczną anihilację Żydów. Chodziło o coś więcej. Chodziło o zabranie
Żydom ich historii, nazwisk, imion, losów, wymazanie ich istnienia z historii świata. Niemcy stworzyli rodzaj utopii, ciemnej utopii, wyrastającej z samego jądra zła. I od tego momentu wiedziałem, że jeżeli chcemy przeciwstawić się tej utopii, powinniśmy stworzyć rodzaj antyutopii, mieć cel, mieć misję przywrócenia każdemu mieszkańcowi tego miasta, żydowskiemu mieszkańcowi tego miasta, jego historii, jego nazwiska, jego twarzy. Właśnie na to bardzo chciałbym wam zwrócić uwagę, jak będziecie w Bramie Grodzkiej, że to jest w tej chwili najważniejsza jakby taka część naszego, tego co robimy w Bramie Grodzkiej. Próba odwrócenia tej ciemnej utopii. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy też 75-lecie akcji Reinhardt, w ramach której zgładzona została społeczność Żydów lubelskich. 17 marca 1942 roku do Belsca odjechał pierwszy transport z lubelskimi Żydami. W ciągu miesiąca do połowy kwietnia Niemcy wywieźli do Belsca około 30 tysięcy lubelskich Żydów. Przez wiele lat nie udawało się upamiętnić Żydów, którzy tutaj zginęli. Ta sytuacja z zagładą społeczności żydowskiej w Lublinie jest jednym z najważniejszych momentów w historii tego miasta. Praktycznie przez 15 lat próbowaliśmy stworzyć jakąś formę upamiętnienia na lubelskim szlakplacu, upamiętnienia ofiar zagłady. Tak się składa, że w tym roku udało się to zrobić. A sam nie wiem dlaczego, ale udało się. I dlatego mam taką większą odwagę mówić do was. Nawet myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą udało mi się zrobić w ciągu tych 25 lat. Upamiętnić ofiary zagłady tutaj w Lublinie. Każdy, kto czyta, czy też słucha wspomnień o ocalonych zagłady, czy też wspomnień o zagładzie, staje twarzą wobec ogromu nieszczęść, cierpienia, samotności, odrzucenia. To jest ciągle wiedza, emocje, które powinniśmy sobie przyswoić. Zła, które spowodowało śmierć Żydów, żydowskich kobiet, żydowskich dzieci, mężczyzn, nie da się odwrócić. Nie potrafimy oddać im życia. Właściwie jedyna rzecz, którą możemy robić, to pamiętać. I to, co robimy w Bramie Grodzkiej, to jest próba pamiętania o tych bezbronnych ofiarach zagłady. Teraz, kiedy myślę o naszej pracy, próbuję ją nazwać, wydaje mi się, że to, co w Bramie Grodzkiej powstało, to tak naprawdę to nawet nie jest archiwum. To jest rodzaj takiego miejsca, w którym znajdują się historie, których wcześniej nikt nie chciał. Brama Grodzka stała się taką ochroną. Miejsce, które przygarnęła te niechciane historie, odrzucone historie, zapomniane historie. Taką pierwszą historią, która trafiła do tej ochronki, jest historia, którą usłyszałem, jak chodziłem do szkoły podstawowej. Od wielu lat opowiadam tę historię, ponieważ ona jest dla mnie szalenie ważna. Moja nauczycielka matematyki opowiedziała o tym, jak w czasie wojny na jej oczach i na oczach mieszkańców małej wioski, małego miasteczka Kamionka koło Lublina, żołnierz niemiecki prowadził na rozstrzelanie żydowskiego chłopca. Ten chłopczyk osiwiał w ciągu kilku minut na oczach tego tłumu. Ta historia bardzo mocno zapadła we mnie. Kiedy patrzę teraz z perspektywy czasu na to, co się zdarzyło w Bramie Grodzkiej, to myślę, że w jakimś sensie gdzieś na samym początku tej historii jest ten chłopczyk, którego nazwiska nie znamy i nigdy nie będziemy znali. Bardzo zależało mi na tym, żebyście w czasie tego zjazdu dostali do rąk jakiś dokument, jakiś ślad tego, co tutaj robimy w Bramie Grodzkiej.
I stąd ta książka, którą trzymam w ręku. Ona podsumowuje właśnie wszystko, co zrobiliśmy jako artyści. Ta książka jest dedykowana właśnie temu chłopczykowi, ale też dedykowana jeszcze dwóm osobom, które też ocalały zakłady. Żyją. Jedna z tych osób jest dzisiaj z nami. Które wywarły na mnie, którym dużo zawdzięczam. Nim Rotaria i Sewery Naszkenazy. Seweryn ocalał jako chłopczyk ukryty przez wiele miesięcy w piwnicy w Tarnopolu. Teraz jest taki moment, kiedy chciałbym oddać głos osobom, które przez wiele lat związane są z Bramą Brodzką. Czy też osobom, które chciałyby coś powiedzieć. Jest taki moment, kiedy ten mikrofon będzie otwarty dla wszystkich. Ale w sposób szczególny namawiam, żeby Liorę, żeby ona otworzyła ten kolejny etap tego spotkania. Liora. My mother, who was born in Lublin in 1931 and survived the war, passing as a Catholic girl, could never at that time, of course, have imagined such a meeting. And she is a Holocaust scholar and writes about rescue and resistance and about non-Jewish rescue of Jews in Nazi-occupied Poland. And I've been fortunate over the last 12 years to get to know Tomek Pietruszewicz, Witek Dąbrowski, and many others of you who are doing this important work in Brama Grodzka. And Witek calls himself a guardian of memory, and I think that's really an apt title because, as Tomek said, the work that's being done at Brama Grodzka, which is so heartfelt. So really, you are the second generation of rescuers. And I want to thank from the bottom of my heart the city of Lublin for giving me a medal that says, you know, from 1317 to 2017, it's just, you know, my mother's family was one of only three intact nuclear families who survived the Holocaust from Lublin, and that gives me a kind of special responsibility, I feel, and I just want to say with dziękuję serdecznie for that recognition of our connection to this city. Dziękuję. Dla mnie Brama Grodzka, do której wszedłem w 2000 roku, była w dużej mierze także bramą mojej tożsamości. Mówi do was polsko-izraelski Żyd, który przeżył wojnę w Rosji. Także współpraca i podziw na pracy Tomka, Witka, Agnieszki, Joasi i innych tutaj takich entuzjastycznych pracowników, którzy zajmowali się właśnie pamięcią o moim narodzie, z którego ja pochodzę, to się przyczyniło w dużej mierze także i do krystalizacji mojej tożsamości. I to był ważny moment w moim życiu i dlatego to jest jedna z rzeczy, że dziękuję Bramie Grodzkiej za to. Ta ofiarna praca, wysiłek, żeby ożywić tego chłopca z Kamionki, żeby Henio Żytomirski żył z nami, jest dla mnie jakimś szczególnie pięknym wysiłkiem uczłowieczyć nas, żebyśmy
I z jednej strony pamiętali, ale żeby z drugiej strony kontynuowali życie tych ludzi, którzy tu byli, którzy istnieli. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, pomimo, że już za długo gadam. Dzisiaj jest bardzo popularne podejście postmodernistyczne, że nie ma prawdy. Są opinie. Mnie osobiście się wydaje, że praca w Bramie Grodzkiej i ten ogromny wysiłek, którym oni ożywiają każdego mieszkańca Lublina, który ma teczkę na półce, jeżeli znajdują jego nazwisko. Ten projekt jest oparty nie tylko na pamięci, która jest oczywiście relatywna, subiektywna, ale także i na dokumentach, które ugruntowują to z punktu widzenia naukowego, historycznego. Uważam, że ta działalność jest no, po prostu bezprzykładowa i udowadnia, że jednak jest jakaś prawda, którą trzeba opowiedzieć i którą, przy pomocy której trzeba ostrzegać. Dziękuję. Not like Castro, who went to the United Nations and even the agreements for foreign and adult. This is a very heavy day, a very heavy remembrance, and maybe we can bring a little lightness to it. First, I would like to tell you that we Jews believe that there are 36 people who represent the glue of our world. That there are 36 people who are the key of our world. I would like to believe that this man, is one of these 36. You came from far away to Lublin, and you did not come here to hear my story. You came here to hear your story, Lublin's story, as Lublin that will represent for the future generations us. It is interesting that it happens in Lublin. Lublin is sort of a microcosm of Poland. Bright people, great universities, clean streets, painted houses. Any one of you who came here with some anger for the past should understand that we Jews have a law. And the law says you cannot blame the children for the crimes of the parents. These are new generations. I hope you turn to them with a very optimistic, joyful eye, because they are the future of this country, and that Poland is making an extraordinary effort for you to want to come back, for you to look at New Poland with very open, optimistic, pleasant, good-willing eyes. This was our haven for 1,000 years, and God forbid if we will ever need another haven. But if you should need a haven, you all want to come here, and you will be most welcome received. Thank you very much. Bardzo chciałbym teraz poprosić Irenę Hoffman i Michała Hoffmana. Irena, jesteś? Michał, jesteś? Rodzeństwo chcieli wyjechać z Lublina w 1908 roku. Zostali stąd wygonieni. Witamy. Wszyscy jesteśmy. Wydaje mi się, że gdybyś tutaj nie był, nie pracował i
Moment jest, jest wielki. Wielki jest zespół. Ryszard Praski. Thank you so much.
it's a great honor for me to do so. I came to Lublin the first time in 2013, just because I knew the name. I did nothing here, basically. I immediately fell in love with Lublin and with Theatre NN and their work. I came back for festivals, for activities, and we started going back and forth because I think there is something really special going on here. An Israeli girl finds herself living in Lublin for almost 2 years. That's the result of my returning visits. And I feel, for me, Lublin is like a second home. Jerusalem is the first and Lublin is the second. And I always feel like this place will be part of my life, and I hope yours too. Went to Auschwitz.
presentation of that trip and also heard about the Lubliner Reunion. My mother almost made me faint when she said, maybe I should go to Poland. I started writing to a few of my cousins. Dami said he would join and be our personal group guide to show us around and share his amazing knowledge of this country, its Jews, and the Shoah. And many steps later, here we are, along with our cousin Rose from Toronto, who grew up on Grodzka Street itself. Thank you, Bram Grodzka. Lublin and elsewhere who have made this reunion happen and who have therefore given my family the once-in-a-lifetime opportunity to have the experience of being in Poland to learn our family history together. Those here alive today, and those who are not here alive today, we thank you.